Dzień dobry, witam wszystkich właścicieli biur rachunkowych oraz wszystkich kadrowców i płacowców, którym sens powiek spędza świadomość ostatnich dni wyboru i wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych u ich klientów. Panuje powszechny pogląd, że jedyną rzeczą, którą będzie musiało zrobić biuro rachunkowe, to naliczenie składki PPK od wynagrodzenia. Czy tak jest faktycznie i czy warto, aby ten temat tak pozostawić? Gdyby zastanowić się,. Czy faktycznie pracodawca odpowiada za realizację ustawy, za realizację wszystkich przepisów? Odpowiedź byłaby pewno jak najbardziej twierdząca. Ale gdybyśmy zapytali pracodawcę, czy zna te przepisy, to miałby pewno duże wątpliwości. No bo czy pracodawca jest w stanie i ma czas i ochotę, aby sprawdzić uprawnienia pracowników do PPK? Czy umie naliczyć staż? Czy zna skutki podpisania umowy o prowadzenie, chociażby taki, że każdy element wynagrodzenia podacie tej umowy musi być objęty składkami PPK? Czy ktoś się zastanawiał, jakie będą konsekwencje błędów pracodawcy i kto tak naprawdę je będzie ponosił? Czy Państwo wiedzą, że brak powiadomienia o dacie podpisania umowy o prowadzenie to dla kadrowców i płacowców błędny naliczona lista płac? To brak adnotacji w deklaracji do ZUS. Czy wiecie Państwo, że spóźnienie w opłaceniu składki do instytucji finansowej, które jak najbardziej może się pracodawcy zdarzyć, i nie będzie pamiętał, żeby o tym państwa zawiadomić, to niesłusznie zaliczone koszty uzyskania przychodu w danym miesiącu, czy błędnie naliczona zaliczka na podatek dochodowy od składki pracodawcy? Jeżeli chcecie Państwo wiedzieć, jak rozwiązać tę sytuację i jak usprawnić te zasady, aby pracodawcy nie generowali błędów, a biura rachunkowe nie miały dodatkowej pracy. Jeżeli potrzebujecie prostych rozwiązań, trzeba wziąć do ręki telefon, skontaktować się z nami, aby przekonać, że PPK nie jest takie straszne, jak nam się wszystkim wydaje. Trzymamy dla Państwa kciuki, zapraszamy do współpracy. Pozdrawiam, do widzenia.